Witam ponownie w szóstym odcinku projektu Metka. A więc tak, mamy wieżyczki amortyzatorów przód, tył, tylne, górne wahacze, układ skrętu z zamontowanym serwem, mocowanie baterii, przekładnie i płytę podłogową. A więc dzisiaj zaczniemy od przednich górnych wahaczy i zobaczymy co dalej. Potrzebuję tą. Siateczka numer 7, gdzie mamy górne i dolne przednie wahacze plus wałki, szafty, mocowanie dolnych wahaczy. Drobnicę odsuniemy dalej, żeby mieć trochę ruchu. Ok, potrzebujemy na pewno dwie śruby rzymskie, dwa elementy wahacza i końcówki drążka. Mamy dwie takie. Czymś się różnią. Te są bardziej ścięte, a te są całe okrągłe. A my potrzebujemy do przednich te bardziej ścięte, czyli te. No dobra. I zaczynamy zabawę. W tą stronę. Tak, już sprawdzałem, że już to, że tym akurat nie działa. Może tym co w pudełku by działało? Na pewno. Albo jednym z tych trzech, które mam u siebie. Musimy zrobić 58,5. I to mi się podoba. Jak przy RMX-ie poprawiałem na drugi, jakiś tam nowy setup, który wyszedł, to były wartości typu 13,3. Dobra, wycięciem od góry, czyli że jest w tą stronę, to jest ok. 58,5. Prawdopodobnie jakoś tak. No czyli go jeszcze musimy skręcić. Tak. Jeszcze bardziej. Dobra, ale to poprawimy już jak go założę. A, jak go założę, to nie miałem pewnie jak go zmierzyć. Chociaż może. Dobra, spróbujmy to. Jeszcze ze dwa obroty zrobić. Zobaczymy jak to będzie. Wciąż za długi. Teraz jest idealnie. Dobra, bierzemy kolejny. Prawie do samego końca. Tylko teraz tak, czy one mają oznaczenie lewe, prawe, nie mają i wyglądają identycznie. Czyli jedyne co się różni to same końcówki drążków. Myślę, że
Tak powinno to być, prawda? Ten jeszcze jest trochę dłuższy. Mhm. Minimalnie za długi. Teraz to w ogóle nie w tą stronę skręciłem. Potrzymaj to. Magiczna trzecia ręka. Dobra, jest prawie idealnie. Ustawimy dokładnie już jak będzie. Nie będzie założone. To mamy tak, te dwa. Teraz potrzebujemy tych tulejeczek, tak? Tylko że mówisz, że są różne. Tak, dwa rodzaje. A my potrzebujemy które? Są upper i lower. I które według ciebie nas interesują? Upper są mniejsze. Ty jesteś pewna? No spójrz tutaj. Jeżeli się przyjrzysz, mają mniejszy otwór. No dobra. Też te dwa górne drążki od drążki. To jest przód, tak? Czyli w tą stronę. I montowane są w najbardziej na górze od wewnątrz. Czyli w te. Potrzebujemy tak, jeden mały. Tu widać? Wahacz. Drugi mały. No co? Tylko tyle wchodzi? Tak, bo z tej strony jest zaślepiony. No okej. Okay. No czyli siedzi. Jak się go blokuje tymi małymi śrubkami? To są 2,5 na 4 mm. Wkręcamy tutaj. No i tyle. Wachacz zamontowany. Teraz będziemy montowali drugą stronę. Może jakoś to uda mi się lepiej ułożyć, żeby było więcej widać. Czyli wtyka z rozrywki. Górny. Mały dystans. Wahacz i kolejny mały dystans. O, i siedzi. No i elegancko. Mamy obydwa górne wahacze. Wszystko? Wszystko z tej strony. I przechodzimy na stronę 14, proszę Państwa.
i montujemy dolne wahacze, przednie. Zacznijmy od tych kulek do amortyzatorów. Montujemy je w drugą od zewnątrz. Jedna. I w drugą od zewnątrz. Ok. Teraz potrzebujemy tak, dwie końcówki drążka. Ciekawe. Powiem szczerze. Widzisz? Bardzo fajnie. Nie ma nic, z której strony ma być spłaszczone, ale to chyba nie ma aż takiego znaczenia. Chociaż zaraz zobaczymy, bo to może być jakieś wycięcie. Tak, spłaszczone wycięcie jest w tą stronę, żeby tu zablokować. Czyli musimy to, i teoretycznie to powinno być do góry. O, tak. I dzięki temu tutaj mamy płynną regulację. No. Nazwijmy to płynną. Ciekawy patent. Powiem szczerze, bardzo ciekawy. Wkręcamy robaczka, który nam zablokuje wybraną przez nas długość. Dobrze, teraz potrzebujemy 61,5 mm. Zewnątrz do zewnątrz, tak. Weź i teraz to ładnie ustaw. Dobra, pierwsza irytująca mnie rzecz. Ustawienie dolnych wahaczy. Będzie bardzo trudno ustawić je idealnie. Widzisz? Czyli może za mocno wkręciłem już tą i blokuję, ale nie sądzę. Nie, to po prostu ciężko chodzi. Że ja nie wiem, coś źle robię. No dobra, teoretycznie. No nie, nie jest jeszcze 61,5. No właśnie, tego się boję, że to będzie walka z wiatrakami. Ciasno chodzi, przez co nie jestem w stanie tego idealnie ustawić. Się przesunęło, przesunęło mi się, dobra. Czyżbym miał szczęście? To wygląda, nie?
Nie podoba mi się to. Tak, jak na razie pierwszy element, który bardzo mi się nie podoba. No 62 się robi. No dobra. Wydaje mi się, że są oba ok. Ten wydaje mi się minimalnie wyższy. To dobrze, bo mi się wydaje niższy. No i wszystko jasne. Dobra, dokręcę w takim razie te blokady. Jedna. Ale zastanawiam się, jak ustawić je potem na samochodzie. To też będzie jeszcze trudniej będzie. Bo u mnie trzeba zdjąć całość, tak? I dokładać po prostu tulejki. A tutaj, no nie wiem. Chyba, że regulować tylko tym. Ale to też tak bez sensu. Możesz zakręcić, jak jest ścięte? To tak, bo to się kręci. Okay. No dobra. Złożone mamy dwa hacze. Czy teraz potrzebujemy wałki? Kulka. Dystans. I wahacz idzie w tą stronę. I tu trzeba się teraz wbić w to. Nie wiem, czy to ma tam głębiej wejść, czy to tylko tak leży na tym? Chyba tylko. Czekaj, zobaczmy sobie na tym. Czy to wchodzi tam? Aha, to tylko wpada po prostu w to. I tyle. Okej. Okay. Czyli nie wciskamy, tylko wkładamy. I będzie okej. Okay. Teraz druga strona. Dobra. Przeszkadzają te wąsy. Dystanse. Jeden, drugi, i te kulki śmieszne. Dobra, obydwie założone i przednie mocowanie. Zostaje nam tylko to przykręcić. Trzymam, żeby się nie rozpadło wszystko.
Nie, dobra. Czyli mamy przednie, dolne i górne wahacze zamontowane. No nie powiem, ale luzy mamy całkiem spore. Nie trzeba podokładać podkładki. Jak się nie mylę, ktoś mówił o 0,3 mm chyba. No dół jest sztywny dosyć. Tak, dół jest bardzo ładnie. Ale górny luz będzie trzeba wyeliminować. No dobra. Myślę, że w tym momencie chyba utniemy kolejny odcinek. W przyszłym odcinku zajmiemy się tylnymi wahaczami i zwrotnicami. Także dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć.